Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Podstawy planowania produkcji wyrobów spożywczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. System HACCP, system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, stał się synonimem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i wywodzi się z pionierskiego projektu prowadzonego w latach 60. przez firmę Pillsbury. Armię Stanów Zjednoczonych i Narodową Agencję do Spraw Aeronautyki oraz Przestrzeni Kosmicznej w celu zaprojektowania systemu produkcji żywności gwarantującej całkowite bezpieczeństwo astronautów w przestrzeni kosmicznej. W Polsce znowelizowana ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 roku. Nakłada obowiązek wdrożenia i stosowania zasad systemu HACAP we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i obrotem artykułami spożywczymi. Z obowiązku posiadania systemu HACAP zwolnieni są jedynie producenci na etapie produkcji pierwotnej, którzy zobowiązani są wdrożyć zasady dobrej praktyki produkcyjnej GMP i dobrej praktyki higienicznej GHP. System HACAP jest to system prewencyjno-zapobiegawczy żywności polegający na kontroli wszystkich procesów, jakim poddawana jest żywność, identyfikowaniu ryzyka, a następnie zapobieganiu problemom związanym z jakością zdrowotną poprzez stosowanie metod kontroli oraz monitorowania punktów uznanych za krytyczne. Przy wdrażaniu w praktyce systemu HACCP proponuje się zgodnie z zaleceniami kodeksu żywnościowego zastosowanie 12 etapów działań, w wyniku których uzyskuje się zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej bądź też dystrybuowanej żywności. Ważnym działaniem jest przygotowanie listy wszystkich potencjalnych zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa wyrobu które mogą wystąpić na każdym z etapów procesu technologicznego. Zagrożenia dzielone są na cztery zasadnicze kategorie: chemiczne, fizyczne, biologiczne, mikrobiologiczne. Dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia ustala się środki kontrolne i zapobiegawcze pozwalające na redukcję takiego zagrożenia lub eliminację do poziomu akceptowalnego. Realizacja tego punktu jest udokumentowana dla każdego wyrobu w postaci tzw. arkusza analizy zagrożeń. Arkusz analizy zagrożeń to dokument, który jest sporządzany w celu identyfikacji i oceny zagrożeń, a także jego wyeliminowania poprzez wskazane środki kontroli. Arkusz analizy zagrożeń może składać się z takich elementów jak zagrożenia, częstość zagrożeń, odporność na zagrożenia, Konsekwencje zagrożeń, możliwe mechanizmy ochrony, ustalenie CCP, krytycznych punktów kontroli, ustalenie CP, punktów kontroli. Arkusz ten może również zawierać inne elementy zależnie od rodzaju działalności podmiotu gospodarczego. Najczęściej ma on postać tabelaryczną. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.